jest pan znany z tego, że takie myśli wolnościowe i pytanie jest odnośnie szkolnictwa. W Stanach Zjednoczonych gdzieś tam dosyć mocno taka edukacja domowa, homeschooling się rozwija. Tak, jak pan się na to zapatruje? No wie pan, przez całe wieki kształciliśmy się w domach, a nie w szkołach, a tylko wybrane elity wyłowione na przykład przez proboszcza zabierano do szkół, a to do parafialnych, albo do zakonnych, a to na nieliczne w tamtych czasach uniwersytety. Także to nasze szkolnictwo, które liczy no może 200 lat, takie ze szkołą powszechną, niekoniecznie jest najlepszą koncepcją. Przez stulecia mieliśmy doskonałych naukowców, którzy pojawiali się w zupełnie innym trybie, w trybie nauczania domowego. Ponadto jak ktoś miał bibliotekę zamojskich, bo był zamojski, no to w tej bibliotece nauczył się więcej niż kto inny w normalnym trybie szkolnym. I potem jechał na jakiś uniwersytet i był przyjmowany do grona doktorów. Robił doktorat bez matury, bakałaża i magisterium. Tak? Od razu przystępował. Darwin zresztą, wspomniany przez pana autor hipotezy Darwina o powstawaniu gatunków na drodze ewolucji, on doktorat dostał za swój dorobek naukowy od ręki. Przyjechał, opisał, jedną książkę przyniósł do Towarzystwa Naukowego i znano, że jest doktorem. System szkolny teraz jest parszywy, jest niedobry. No na przykład grupa rówieśnicza jest niedobrą koncepcją, jeżeli chłopcy w tym samym wieku i dziewczynki w tym samym wieku siedzą w jednej klasie. Bo się niczego od siebie nawzajem nie uczą. Od rówieśnika się pan niczego nie dowie. Od starszego brata się pan dowie rzeczy, o których pan nawet wiedzieć nie powinien. On panu sprzeda różne informacje. Jak się ma z kolei młodszego brata przy sobie, to się pan dowiaduje też różnych rzeczy o sobie na zasadzie obserwowania, jaki głupi byłem jeszcze 4 lata temu. To jest relacja, która uczy. Uczy też opieki nad tym młodszym. Na zasadzie takiej, brat ci pokaże. Choćby na taki. Jak pan obsuje ze swoim dziadkiem. Znowu nie rówieśnicza grupa, tylko ktoś starszy od pana, kompletnie inne pokolenie. Uczy się pan wielu rzeczy, o których nie jest się pan w stanie nauczyć w szkole, ani od rówieśników, ani z książek. Także grupa rówieśnicza, nasz system szkolny, chybiony pomysł.